Cześć, ja się nazywam Grzegorz Wójcik, to jest kanał Ascaria i porozmawiam sobie trochę o tym, jak i dlaczego, w jaki sposób, w jakim celu została utworzona Unia Europejska i czyim celu cała ta ideologia tak de facto służy. Zanim przejdę dalej, chciałbym w ogóle powiedzieć takie podstawowe, najbardziej myślę oczywiste, które, albo przynajmniej takie, które powinny być oczywiste, plusy dla nas tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Pierwszy plus jest taki, że mamy pewien bufor przeciwko Rosji. Teraz jeśli Ukraina by na przykład weszła do Unii Europejskiej, to mamy pewien pas ochronny. Dodatkowo jeśli jesteśmy w sojuszu z Niemcami do pewnego stopnia, żeby nie powiedzieć, że jesteśmy tego kolonią, to jak mamy Niemcy po swojej stronie jakoby, no to Rosja nas nie ruszy i dlatego na przykład po II wojnie światowej, zauważcie, czyli od 1945 roku nie było tutaj żadnej wojny. Dlaczego? Dlatego, że Polska najpierw była u ruskich, potem przez krótki czas jedynie była niezależna tak na dobrą sprawę, a teraz jest u Niemców. Ja chcę, żeby Polska była samodzielna, suwerenna, niezależna. Chcę. Ale trzeba też widzieć po prostu rzeczywistość. To jest pierwszy powód. Pierwszy plus. Drugi jest taki, że jeśli są otwarte granice, no to raz, że ludzie, którzy tu nie mogą znaleźć pracy, bo niestety taką mamy gospodarkę, na przykład jaką mamy, no to mogą wyjechać sobie za granicę, a też kapitał zagraniczny tutaj może inwestować, co tworzy miejsca pracy. Dodatkowo, jeśli współpracujemy z zachodnimi, bardziej rozwiniętymi krajami, no to następuje wymiana intelektualna, czyli my wysyłamy wolność, prawda? Jako że jesteśmy trochę mniej rozwinięci, to nasi naukowcy, biznesmeni, specjaliści mogą tam pojechać, tam się wyszkolić, nauczyć bardziej nowoczesnych sposobów funkcjonowania na rynku, wrócić tu, zastosować te metody tutaj i rozwinąć biznes. Tak jest na przykład plus, wiecie, z przedsiębiorstwa takiego międzynarodowego. Jaki? Ano taki, że ono stosuje międzynarodowe standardy, nie w sensie prawnym, tylko ma najnowocześniejsze techniki produkcji, najnowocześniejsze techniki organizacji. I to jest to, co nas na przykład po transformacji trochę popchnęło. To jest jeden z plusów, bardzo dużo też było minusów tego, że to był kapitał zagraniczny, o planie Balcerowicza kiedy indziej. Natomiast plus jest taki, że jeśli tu wchodzi przedsiębiorstwo wielkie, międzynarodowe, w taką, powiedzmy, gospodarkę bardziej w zastoju, to od razu dostajemy cały know-how odnośnie tego, jak się organizować, jak produkować i cały taki plan biznesowy po prostu. To jest jak plus. Natomiast wracając do Unii Europejskiej i po co ona została utworzona. No ja mogę podać de facto kilka powodów. Nie mówię, że któryś z nich musi być rzeczywisty, czy nie. Natomiast tak, pierwsza rzecz. To jest po prostu kosmopolityzm lewicowy. I tutaj chciałbym zacytować Romana Dmowskiego. To jest sprzed 100 lat jego praca. W myślach nowoczesnego Polaka, warto zresztą przeczytać. On tam pisze tak, to jest na pierwszych kilku stronach, już teraz nie powiem, czy na pierwszej, na drugiej, ale to jest początek sam. Napisał tak. Nierzadko spotykamy się ze zdaniem, że nowoczesny Polak powinien jak najmniej być Polakiem. Jedni powiadają, że w dzisiejszym wieku praktycznym trzeba myśleć o sobie, nie o Polsce, u innych Polska zaś ustępuje miejsca ludzkości. Tej książki nie pisze ani dla jednych, ani dla drugich. Jak sobie popatrzymy, zobaczymy, co PiS będzie teraz robił, bo akurat jest początek stycznia i jeszcze nie wiem, co PiS będzie robił za kilka miesięcy. Natomiast jak sobie popatrzymy na to, co robiła Platforma PSL i ta, mówię o takiej propagandzie medialnej, no to jak sobie popatrzymy na to, co mówił Dmowski, no to Platforma to są dokładnie te ani jedne, ani drugie. To jest dokładnie to. Problem się 100 lat temu, takie same mieliśmy problemy jak dzisiaj. Polska, wiecie, nie chcę tutaj dzielić za bardzo i nie chciałbym, żebyście tak to odebrali, ale w Polsce żyją Polacy, kosmopolici oraz ludzie, którzy mają wszystko gdzieś. Tu nie jest, oczywiście, w sensie państwowym wszyscy jesteśmy Polakami, jak najbardziej, nikomu nie chcę nic odmawiać, tylko ideologicznie nie wszyscy tutaj. Jaka część w ogóle, co to jest polskość, ale o tym też chcę kiedy indziej, nie o to mi tutaj chodzi. Więc pierwsza rzecz, czyli taki kosmopolityzm, prawda? Jeśli sobie popatrzymy na hymn na przykład Unii Europejskiej, czyli wszyscy ludzie będą braćmi. To jest taki cel osób, ideologii takiej lewicowej czy komunistycznej, która chce zlikwidować narodowość.
Dlaczego? Dlatego, że narodowości nas dzielą. Bo jeśli ja jestem Polakiem, a ktoś jest Niemcem czy Francuzem, to ja się od niego odróżniam. Uważam, że jego przodkowie mnie zabijali, odebrali niepodległość mojemu krajowi i tak dalej. On zresztą też uważa, że Francuzi jemu na przykład przeszkadzają i tak, czyli to nas dzieli według nich. Mogę powiedzieć tak. Pierwsza rzecz. Jeśli postrzegamy to jako taki kosmopolityzm, prawda? Czyli wszyscy się powinniśmy zjednoczyć, jest ludzkość, a nie narody, to są dwie możliwości. Po pierwsze, albo jakiś kraj, który jest strasznie nacjonalny, bardzo jest taki patriotyczny, stara się zniszczyć narodowości w innych krajach, żeby zyskać nad nimi przewagę, albo jest to tak, że faktycznie to są tacy ideolodzy lewicowi i faktycznie chcą, żeby wszystko wyrównać. I w jednej, i w drugiej sytuacji lepiej mieć narodowość. Dlatego, że jeśli to jest tak, że Unię Europejską utworzył jakiś naród, który chce inny zlikwidować, no to lepiej się obronić przed tym i potem coś z tego mieć, niż być pod butem tego narodu. A po drugie, jeśli faktycznie oni chcą wszystko wyrównać, to lepiej mieć narodowość i organizację po to, żeby na bazach tego, że inni, prawda, spadają, no to żebyśmy wyrośli na tym. Jakby nie było, lepiej mieć narodowość niż nie mieć. Druga rzecz jest taka, że narodowość dzieli nas z Niemcami czy z Rosjanami. Wiecie, no dobra, zlikwidujemy narodowości, tylko trzeba się zastanowić, co to jest naród. Naród, moim zdaniem, to jest pewna wspólnota interesów, pewna wspólnota historii, kultury, przeżyć. Powiemy Chrobry, powiemy Sobieski, powiemy Piłsudski, prawda, powiemy Kazimierz Wielki i tak dalej. I będziemy mieli pewien określony stosunek względem Rosji, Niemiec, Stanów, tego co się dzieje w Izraelu, względem Żydów i tak dalej. Więc się określimy jako pewną wspólnotę interesów. Jeśli się zlikwiduje polskość, czyli dany naród zlikwiduje się, ale dalej będziemy żyli w ramach jakiegoś na przykład organizmu pseudo na przykład państwowego, załóżmy, że nie ma narodowości, no to dalej będziemy mieli pewną wspólnotę interesów. Inne kraje, które też załóżmy, że faktycznie będzie to zrealizowane, że to tak jak John Lennon śpiewał: Imagine there's no heaven, imagine there's no countries, prawda? Czy guru lewicy, taki ideologiczny. Okej. No to i te inne kraje też będą miały interesy, też będą one coś chciały i my będziemy coś chcieli. Czyli co? Czyli będziemy mieli tą wspólnotę interesów, będziemy mieli historię, świat pójdzie do przodu i się wytworzy naród. Więc niszczenie narodowości w ramach takiej, to nie ma sensu. Nawet jeśli się zrobi jedno super państwo na cały świat, to jedni na przykład będą mieli ropę naftową, a inni nie. Więc w interesie jednej będzie, żeby ona była tania, a w interesie drugiej, żeby była droga. Jeśli ktoś będzie krajem na przykład gdzie rybackim i będzie miał ryby, to będzie w jego interesie, żeby ryby były drogie, a w interesie drugi, żeby były tanie. To jest tak samo, wystarczy spojrzeć na związki zawodowe, jak one mówią o sobie. Czy o na przykład dzisiaj, czy o górnikach. Też oni mówią o Polakach, ale to my górnicy. Ja pamiętam taką wypowiedź jednego właśnie takiego związkowca, który mówi: mój dziadek był kolejarzem, mój ojciec był kolejarzem, ja jestem kolejarzem, a dlaczego nie Polakiem? Mogę tutaj podać taką krótką taką przypowiastkę, że pewnego dnia jest słoneczne, prawda, słonecznie, rosa, piękna trawa, nagle przez ziemię wychodzą dwa małe robaczki, tata robaczek i małe robaczątko. Tata robaczek takim smętnym wzrokiem nic nie mówi. Natomiast małe robaczątko jest pełne radości. Jak się rozgląda, patrzy na to słońce, jakie piękne, wiaterek, jaki rzeźki, ta rosa, no coś wspaniałego. Patrzy tak na tatę i pyta: tato, dlaczego my całe życie żyjemy pod ziemią? Na co tata robaczek odpowiada: bo tam jest nasze miejsce, synu. Coś strasznego. Natomiast to jest to. To znaczy, nawet jeśli się zlikwiduje narodowości, to powstaną najpierw subkultury czy pseudonarodowości, które się de facto przekształcą w narodowości. Więc to jest kosmopolityzm lewicowy, to jest... No ale to może być pewien powód.
Bo ludzie faktycznie mogą tak uważać, że kochajmy się, bądźmy wszyscy razem. Imagine there's no heaven, imagine there's no countries. No co to zmieni? Naprawdę, to jest utopia. To jest utopia, to niczego nie zmieni. Z czego to wynika? No to wynika z tego, że każdy człowiek posiada potrzebę uznania i przynależności. No musimy być w grupach. Znaczy musimy, no nie musimy w zasadzie, no ale wtedy będziemy chorzy. Będziemy smutni, będziemy w depresji. Musimy do kogoś pogadać, nawet jeśli to jest kamera. Więc realizacja takiego kosmopolityzmu no jest oczywiście możliwa, prawda? No da się to zrobić, tylko że jeśli ktoś jest kosmopolitą, no to też posiada pewną identyfikację. Jaką? No jest kosmopolitą. On chce zlikwidować identyfikację narodową i zastąpić ją inną, która też jest identyfikacją. To jest tak samo jak ateiści chcą zastąpić katolicyzm. Czym? Niczym. To też jest ideologia, żeby zastąpić to niczym. Taki sposób widzenia świata, takie zasady, wierzenia, zachowania chcą zastąpić niczym. Żadnym jakimś zbiorem zasad moralnych. To też jest ideologia. Się tylko wam wydaje, że nie. Przy czym oczywiście taka pełna realizacja utopii komunistycznej będzie możliwa kiedy? No wtedy, kiedy się będzie dało programować ludzki mózg przed narodzinami. Wtedy będzie świetny świat utopii. Wspaniały. Wszyscy będziemy się kochać. Wszyscy będziemy równi wtedy. Z całą pewnością. Ale nie będziemy wtedy ludźmi. Tylko klonami. No i też sobie powiedzmy jasno, że jak, dlaczego człowiek istnieje? Dlatego, że, no dlaczego, w takim podstawowym, jak popatrzymy na prehistorię, dlaczego człowiek przetrwał? Dlatego, że wytłukł wszystkie zwierzęta czy gatunki, które były zagrożeniem. Wszystkie. Tygrysy, szablozem, jakieś wielkie niedźwiedzie, jakieś leniwce, wie, mamuty, wszystko wytłukł. Wszystko. Co się tylko dało. Tak to jest. To jest pierwsza. Taka grupa, czyli to jest, że po prostu siedzi to tak, jak Korwin mówi, że jest tam ten Rudy Duczkę, po prostu byli komuniści, tacy naprawdę oddani, szczerzy komuniści, którzy zauważyli, że nie mogą przejąć władzy siłą, więc uznali, że marsz bez instytucji, zaczęli obsiadać urzędy i oni dzisiaj w Unii Europejskiej siedzą. Po prostu oni w to wierzą, że tak trzeba. To jest pierwsza. Druga rzecz, z którą ja się nie zgodzę, ale muszę o niej wspomnieć, dlatego że jest sporo na ten temat, czy to kontrowersji, czy jakichś tam odniesień, czyli czy Unia Europejska jest dziełem Żydów. Czy to jest dzieło finansjery żydowskiej. W taką myśl, że jeśli jest rozproszkowanie narodowe na terenie danego kraju, to na tym korzysta kraj, na tym korzysta naród nieliczny, dlatego że one się kłócą ze sobą i to odwraca od nich uwagę. Otóż jest to bez sensu, dlatego że właśnie, że jest na odwrót. Im więcej narodów, co widać dzisiaj w zachodniej Europie, im więcej narodowości, tym większy konflikt. Czy muzułmanie we Francji na przykład ostatnio zrobili też zamach na muzeum żydowskie, zabili 4 osoby. Gdzie to jest dla Żydów korzystne? To ja w to nie wiem, dzieło finansjery, że na pewno to nie jest, nie można powiedzieć, że to jest dzieło Żydów jako takich, to na pewno. Czy to jest dzieło finansjery żydowskich banków? W jakimś sensie być może, tylko że tego to ja nie jestem w stanie wam sprawdzić. Nikt wam tego nie sprawdzi, bo jeśli tak jest, to oni się ukrywają z tym. Więc to bym pozostawił, ten wątek po prostu, ale jak chcecie, to możecie też sobie wierzyć w niego. Kolejna rzecz, chyba najbardziej może realna, myślę, że to jest najbardziej, znaczy po pierwsze oczywiście ta ideologia lewicowa, to też na pewno, natomiast ja myślę, że takim głównym powodem zupełnie jest to, że po prostu Niemcy muszą Unię Europejską zrobić. I to nie w takim sensie, że to jest takie, znaczy też do pewnego stopnia narzucenie na przykład Polsce, Węgrom, Francji, innym krajom zwierzchności, tylko trzeba sobie tutaj zadać pytanie, czy Niemcy mają jakiś wybór. Bo wiecie, Niemcy próbowali, najpierw to był w ogóle Fryderyk Wilhelm I Pruski, potem był Fryderyk II,
Oni utworzyli potęgę Prus. Pruski model edukacji, autorytaryzm, filozofia sensuici, prawda, czyli media reżimowe, rozbiory Polski, potem też odebrali Śląsk Habsburgom, zjednoczyli Niemcy, wygrali z Francją wojnę. No i co? I Prusy takie z XVIII wieku, które były w stanie walczyć z Imperium Rosyjskim, Habsburgami, Francją jednocześnie, jak się zjednoczyły Niemcy, no to wiadomo, że coś musiały zrobić. I co zrobiły? No pierwszą wojnę światową. Tej wojny nie wygrały. Dlaczego? Dlatego, że zainterweniowały Stany Zjednoczone. Potem wywołali drugą wojnę światową, bo jeszcze była ta siła taka. I taka moralna, że my jesteśmy Niemcy, prawda? Okej. Okay. No ale znowu przegrali ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli co? Okazuje się, i tak ja bym do tego podchodził, że Niemcy wyciągnęli z tego wnioski. To znaczy jakie? No militarnie Europy nie podporządkują. Nie są w stanie. Nie teraz. Może jeszcze w XVIII wieku może by to zrobili. Dzisiaj nie. Dzisiaj nie. I w związku z tym, skoro nie da się tego zrobić wojskiem, no to trzeba to zrobić inaczej. Na przykład jak? No na przykład tworząc organizm pewnie polityczny, organizacyjny. No jaki? No taki jak Unia Europejska. Utworzyć i na bazie jej wpływać na inne kraje, rządzić nimi, używając pieniądza, używając polityki, pięknych słów, nie wysyłać żołnierzy, tylko feministki, nie czołgi, tylko polityków i tak dalej. Czyli chcę powiedzieć, że oni po prostu nie mają wyjścia. To jest pierwszy powód w tym kontekście, a drugi jest taki, że jest takie powiedzenie, że Niemcy są za duże na Europę, ale za małe na świat. Otóż to. Niemcy faktycznie w Europie brylują wspaniale, tylko że w kontekście do Chin są już dwa albo nawet i trzy razy mniejszą, trzy już chyba, razy mniejszą gospodarką, nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, teraz jeszcze Indie pójdą do przodu, Bangladesz, Afryka też rośnie. Niemcy same są po prostu za cienkie. One przegrały w pierwszej i drugiej wojnie ze Stanami Zjednoczonymi. Nie mogą, sami sobie nie dadzą rady. Więc Unia Europejska, dowód siły czy słabości Niemiec. No do pewnego stopnia siły w takim sensie, że dominują, ale też słabości, bo oni muszą z nami współpracować. No nie mają wyjścia. Z nami, na przykład Polakami też. Po prostu nie mają wyjścia. Oni sobie nie dadzą rady. Nie dadzą sobie rady ze Stanami, nie dadzą sobie rady z Chinami. Muszą współpracować z Francją, z Polską, z Węgrami jakoś, z Wielką Brytanią. Sami już są za słabi. Tak uważam, że to wygląda. W związku z czym myślę, że to jest po prostu Unia Europejska, to jest taka kwintesencja, to jest taka kulminacja uświadomienia sobie czy kontestacji rzeczywistości przez elity niemieckie. Oni po prostu zrozumieli, że nie damy rady sami. Po prostu. Muszą mieć sojuszników. No i tyle. Tak uważam. Tak to jest, myślę, takie najbardziej... Też myślę, że ta ideologia komunistyczna, myślę tak, ale to jest chyba główny powód. To jest to, że Niemcy po prostu... Dlaczego nie ma wojen w Europie od II wojny światowej? Bo Niemcy wiedzą, że nie wygrają tej wojny. Jakby wiedzieli, że wygrali, to już by wygrali, nie? No i teraz tak, wiecie, okej, okay, załóżmy, że to tak ja uważam, że to jest powód powstania Unii. I teraz tak, no dobra, no fajnie, że są Niemcy, fajnie, no są Niemcy, ho, 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 nie podporządkują wojskiem, no to muszą jakoś się z nami ułożyć. No ale jak? Jeśli my Polacy wiemy, co Niemcy robili, był Holokaust, mordy na Polakach na kilka milionów, Polska największa strata w ludności procentowa ze wszystkich krajów uczestników II wojny światowej. Z Francją tłukli. Wszystkich Żydów wymordowali. I teraz nagle Niemcy muszą być politykami. Oni muszą sprawić, żeby osiągnąć dyplomacją to, co poprzez wojsko. I stąd na przykład wynika, myślę, to multikulti. Stąd wynika na przykład wysokie dotacje dla Polski z Unii Europejskiej. Dlatego, że oni poprzez taką politykę otwartości sprawiają wrażenie, że chcą z nami współpracować. I to jest, myślę, to. To jest po pierwsze. Po drugie, żeby zjednoczyć Europę,
trzeba nadać takiej Europie cel. A najlepiej, jeśli to ma być cel, to dać im emocje, bo emocja najbardziej jednoczy. A jaka emocja najbardziej jednoczy? Czy miłość? Nie. Najbardziej nas jednoczy nienawiść do. Jest takie powiedzenie, że są Polacy, którzy bardziej nienawidzą Rosji, niż kochają swój kraj. I to jest to. Zjednoczyć ludzi w nienawiści. Do czego? No nas sprowadzać na przykład muzułmanów. Muzułmanie będą robić to, co będą robić. Nie dlatego, że oni są sami w sobie jacyś źli. Nie. Tylko różnica cywilizacyjna, różnica kulturowa jest tak wielka, że my nie jesteśmy w stanie z nimi koegzystować. Więc zaczniemy ich nienawidzić. My będziemy ich nienawidzić. Niemcy ich będą nienawidzić. Francuzi, Brytyjczycy. I to nas zjednoczy w pewnym sensie. Tak mógłbym to widzieć. Jednocześnie ten taki pomysł jest dosyć sprytny i podam taki teraz kontekst. Otóż, jeśli się nas sprowadza tych muzułmanów, to zauważcie. Po pierwsze, lewica, że to jest pewne rozbicie, sprowadza się na przykład muzułmanów. I teraz tak. Lewica jest zadowolona, bo może się realizować w tolerancji, a prawica ma z kim walczyć. Nie mówię, że jest zadowolona z tego, że tu jest, że są ci muzułmanie, ale mają się czym zająć. W związku z czym nie będą dostrzegać innych rzeczy, bo muzułmanie rozproszkują nasze starania. Będzie konflikt. I żeby sobie jakoś tam radzić, będziemy się musieli organizować. Zauważcie, jaka dzisiaj jest. Są organizacje narodowców brytyjskich, francuskich, polskich, współpracują ze sobą. Prawica się jednoczy. Co jest do pewnego stopnia absurdem. No bo jeśli prawica to są nacjonaliści, jeśli tak to założymy i się jednoczą, coś ciekawego. To na przykład możemy zaobserwować tam w Parlamencie Unii Europejskiej, gdzie na przykład Corbyn się dogaduje z Nigelem Farage'em, albo przynajmniej chciał się dogadać, czy z Le Pen, prawda? Ktoś tam się wydziera, na chwilkę zrobię przerwę. Okej, jadę dalej. Kolejna taka sprawa to jest, jeśli mówimy o Unii Europejskiej, która powinna jakoś tam działać, współdziałać w ramach pewnej organizacji politycznej, to trzeba zrobić tak, żeby państwa były bardziej scentralizowane. No bo wtedy będzie można realizować, mówicie, to jest tak, no dobra, Niemcy uzyskają jakieś tam kontakty. Mają na przykład tą dyplomację, dobra, jakieś tam sposoby oddziaływania. No tylko co z tego? No coś z tym trzeba zrobić. A żeby coś z tym zrobić, to trzeba mieć władzę. A żeby mieć władzę, to trzeba, tak jak na przykład dzisiaj PiS ją optymalizuje, wywala wszystkich tam, którzy się nie podobają Kaczyńskiemu, zastępują swoimi, nie? Czyli trzeba centralizacja, optymalizacja. Autorytaryzm. I to jest tak, jak już o tym na przykład mówiłem w innym materiale o muzułmanach, ale na przykład to jest to, co jak były ten zamach we Francji, 129 osób zginęło i prezydent Francji Hollande zarządził stan wyjątkowy. Tam szukali 6-7 osób w całej Francji. Również na Korsyce stan wyjątkowy wprowadzony. Czyli pod pretekstem na przykład walki z muzułmanami można wprowadzić całkowitą kontrolę, faszyzm, całkowity autorytaryzm. Pod pretekstem tego, że się musimy bronić. Więc miejmy się tutaj na baczności. Ale jednocześnie takie scentralizowane państwo jest w stanie realizować jakiś projekt. Gdyby się cała Europa faktycznie tak zjednoczyła i Niemcy by sobie tam w tym byli, na hasło na przykład Niemiec, to co by mogła zrobić Europa? Mogłaby wrócić do kolonizacji. Podporządkować sobie Afrykę, Bliski Wschód. Pójść dalej. Może stawić czoła jakoś Stanom Zjednoczonym w przyszłości, żeby się Niemcy mogły odegrać ze dwie porażki, prawda? To jest to. Jest to, trzeba się wystrzegać. Natomiast tak. Jeszcze tutaj chciałbym nawiązać krótko może do antypolonizmu. Otóż tak. Jeśli chodzi o ten kosmopolityzm lewicowy. Wiecie, no to są tacy ludzie jak anarchiści, prawda? Kosmopolici, feministki, genderyści, ekolodzy tak zwani, geje, komuniści. To jest taka grupa, która dobrze wiecie o co chodzi. I teraz tak, to co, no zobaczymy, tak jak mówiłem, co będzie Kaczyński robił, natomiast tej grupy ideologicznej ja odnoszę takie wrażenie, że
To jest takie zamienianie właśnie, to ma, no i to tak, albo to jest, żeby to, albo celem Unii Europejskiej i tej całej ideologii jest nas ujednolicić, utworzyć takiego nowego człowieka, tak, zastąpić różne wyrazy innymi, zmienić ich znaczenie, na przykład macierzyństwo, aborcja, polskość, europejskość, katolicyzm, ateizm, małżeństwo, partnerzy, rodzice, numerki, hymn polski zlikwidować i zastąpić hymnem UE, prawda? Czyli to może być pierwszy powód, czyli taka utworzenie nowego narodu. Zrobienie na przykład z Polaków, z Niemców, też z Niemców, z Francuzów, z Brytyjczyków, czegoś, co dzisiaj rozumiemy jako Ślążacy, co Ewa Kopacz nazwała narodem śląskim, bo się przejęzyczyła się, wiem. I to jest taka próba utworzenia nowego narodu Europejczyków, coś takiego, pod wodzą oczywiście Niemców, żeby to jakoś optymalizować. To jest pierwsza rzecz, dlaczego idzie taka propaganda. A druga jest na przykład taka, że wiecie, jest taki, o nim już kiedyś mówiłem, to się nazywa Jurij Bezmianow, Thomas Schumann po angielsku. On w Ameryce teraz chyba mieszka, nie wiem czy jeszcze żyje. Natomiast to jest były propagandista ZSRR i on mówił o tym, jak się rozwala inne państwo. Ideologicznie, nie włoskie. I on to bardzo dobrze przedstawiał. Ja to sobie tutaj grzecznie zapisałem. I zaraz o tym powiem, jeśli tylko mi się to uda znaleźć jakoś. No właśnie. On mówił o tym, że ZSRR realizowało przewrót po prostu kulturowo-społeczny. Nie żadne czołgi, nie. Tylko wysyłać do innych krajów ludzi, którzy promują zupełnie sprzeczne wartości z tym, co jest na danym terytorium. Czyli jeśli my uważamy, że kobiety powinny rodzić dzieci, promować aborcję, prawda? No to jest to, co mówiłem. Jeśli jesteśmy katolikami, promować ateizm. Jeśli normalne dla nas jest małżeństwo, to partnerzy. Jeśli rodzice, zastąpić numerkami. Macierzyństwo, aborcja, polskość, europejskość, wszystko na odwrót. Obojętnie co, byle na odwrót. I czyli po prostu atak ideologiczny. Religię ośmieszyć, symbole narodowe ośmieszyć, edukację zwalczyć i ją zastąpić edukacją fikcyjną. Czyli na przykład co? Czyli mniej na przykład dziedzin jakiejś matematyki, mniej języka polskiego, mniej historii, a wprowadzić na przykład naukę genderu. Przykładowo. Albo wychowanie seksualne, czyli zupełnie fikcyjne przedmioty, żeby ludzie ogłupieli. Tak. A następnie, i to jest to, do czego może dojść, wywołać po prostu wojnę domową. Jeśli my, i do tego jeszcze dochodzą muzułmanie, którzy nas, no, nastroje zaczyna, radykalizujemy się, prawda, bo celem takiej propagandy właśnie a la Bezmianow jest sprawienie, żeby się naród zradykalizował, żeby się zaczął buntować, żeby zaczął wojować sam ze sobą, żeby była wojna domowa. Bo ludzie zaczynają się tłuc, tłuką, w pewnym momencie mają wszystkiego dosyć. Kiedy mają dosyć, to należy sytuację znormalizować i utworzyć nowy projekt polityczno-organizacyjno-gospodarczy pod tytułem Stany Zjednoczone, Europa, na przykład. Tak to widzę. No i no to jest właśnie to. Ja pewne, no mogę powiedzieć, że wiążę pewne nadzieje z Prawem i Sprawiedliwością, dlatego że w czasie wielkiej właśnie propagandy, takiej ideologii zupełnie sprzecznej i będącej kompletną odwrotnością tego, co normalny Polak uważa za normalne, jakby to normalny Polak nie brzmiało dla Was w tym momencie. Zobaczymy, co będą robić po prostu. Więc mogę powtórzyć jeszcze na koniec, że ja nie mówię, żeby wyjść ze współpracy gospodarczej z Unią Europejską. Nie. Nie mówię, żeby wyjść ze współpracy politycznej, żebyśmy nie zostali przez przypadek rzuceni na ruskich. To było bardzo wyśmiane. Była taka rozmowa Andrzeja Ateńskiego z Robertem Winnickim i Krzysztofem Bosakiem. I on tam powiedział, że Polska może zostać wystawiona na samotną walkę z Rusią. No może tak niestety być. Ja wiem, że Celiński był w SLD, że go się nie lubi na internecie zasadniczo. Natomiast
po prostu to może tak być. Współpraca polityczna jak najbardziej, proszę bardzo, gospodarcza, ekonomiczna, organizacyjna. Współpracujmy z Niemcami i wychodźmy na przykład na rynek Ameryki Południowej, prawda? Taka współpraca na poziomie przedsiębiorstw na przykład, żeby, no bo Niemcy nie mogą za bardzo wyjść do Ameryki Południowej, bo tam są USA. Nie mogą za bardzo wyjść do Azji, bo tam są Chiny. Tak samo my, więc współpracować, we współzespół, by móc, prawda? Nie pamiętam dokładnie tekstu, ale o to chodzi. Natomiast trzeba się wyzwolić spod okupacji prawnej Unii Europejskiej. Prawnej. Trzeba sobie po prostu nie dać narzucać ustaw, jakie z Unii Europejskiej wychodzą, tych zakazów, nakazów i paranoi po prostu na przykład tego, żebyśmy przyjmowali uchodźcy, bo sobie jacyś tam komisarze tak wymyślili. To trzeba odrzucić. Tak widzę tą sytuację. Pozdrawiam i zachęcam do komentowania. Na razie.